nade wszystkośmy sobie cenili tę bezpośrednią dostępność do Niego, która nie przeszkadzała ani Jemu, ani nam. Byśmy zawsze wiedzieli, kim On jest, jakie jest Jego zadanie, niezależnie czyśmy z Nim żartowali, czyśmy rozmawiali poważnie. Ale wiedzieliśmy, że są granice, których nie wypada, nie można i nie należy przekraczać. Na przykład granice jakiegoś spoufalania czy pobłażliwości. Że to było coś takiego naturalnego. Wiedzieliśmy natomiast, że On, nawet jak tak trochę żartuje, bierze pod włos, to dlatego, żeby mobilizować, żeby podtrzymać, podnieść na duchu. I dlatego nie mówi wprost, tylko mówi per analogiam, że wtedy bierze na bok, pyta, nawet kiedy mógłby upomnieć wprost kogoś za coś. To oczywiście, jeżeli ktoś nadużył tego, to był wtedy stanowczy i bolał nad tym, szukał sposobu rozwiązania. Albo osobistego, albo przez kolegów tego księdza, którego trzeba ratować, trzeba upomnieć, trzeba coś tam zadziałać. Ja miałem takie sytuacje, kiedy zaprosił mnie na spotkanie wprost i pyta się, co będziemy działać z tym i tym człowiekiem. No, bo był w niebezpieczeństwie suspensji, zawieszenia w czynnościach. No i wysłuchał mojej opinii na ten temat, która była zwyczajna, taka, żeby szukać jednak sposobu, bo to jest człowiek zbyt ambitny i może to zawieszenie jeszcze nie zadziałać. Jeszcze nie jest ta konieczność. Może bardziej przemówi do niego jakiś inny sposób.